Witajcie, kochani. Wojtek na wstępie podzielił się pewną historią, pewnym faktem historycznym z życia Pana Jezusa i z życia uczniów. A ja chciałbym w moim dzisiejszym słowie, którym chciałbym się z Wami podzielić, cofnąć się o jakieś 700-750 lat wcześniej na osi czasu. Chciałbym dzisiaj podzielić się kilkoma słowami z Księgi Izajasza z 40 rozdziału od 1 do 8 wersetu, ale zanim przeczytam to, co jest zapisane w tym miejscu, chciałbym Wam powiedzieć i przybliżyć troszkę to, kim był Izajasz, kiedy żył, w jakim okresie czasu, jak wygląda w ogóle ta księga, którą on zapisał. Kochani, jak sama nazwa wskazuje tej księgi, jest to księga napisana przez Izajasza. Są też takie przypuszczenia, że być może część tej księgi jest pisana przez jego uczniów, przez te osoby, które podczas jego służby przebywały z nim i które też wzięły po jakimś czasie, kiedy już Izajasz nie żył, słowa, które były spisane przez niego, zapieczętowane i otworzyły je po pewnym okresie czasu, po około 100 latach, i te pewne myśli, które były włożone przez Pana Boga w serce Izajasza, które zostały spisane i zapieczętowane, one później zostały przez tych uczniów jakby dopisane. Pan Bóg użył ich, żeby te myśli, które przekazał Izajaszowi, człowiekowi, ludziom przekazać. Izajasz żył w bardzo takim trudnym okresie czasu, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o postawę Izraelitów przed Bogiem. Żył w tym takim drugim okresie czasu królewskiego w Izraelu, kiedy nad Judą i nad Izraelem w Jerozolimie władzę sprawowali królowie, a wiemy dobrze z opisów Bożego Słowa, że to byli królowie bezbożni. To byli królowie, którzy w ogóle nie dbali o to, żeby podobać się Panu Bogu. Słowo Boże było poniewierane i to zarówno przez tych najwyższych, przez królów, przez urzędników, aż po społeczeństwo. Był to czas bardzo trudny, czas, kiedy społeczeństwo było bardzo zróżnicowane, podzielone, gdzie szerzyła się niesprawiedliwość, gdzie te warstwy bogatsze wykorzystywały i można powiedzieć znęcały się nad tymi biedniejszymi i ten najbiedniejszy, ten zwykły człowiek nie miał szans. Nie miał prawa do tego, aby być sprawiedliwie potraktowanym. Kochani, i Pan Bóg posłał Izajasza. Posłał Izajasza, żeby zarówno do królów judzkich, jak i królów izraelskich, bo wtedy trwał ten podział na te dwa królestwa, żeby przekazywać Boże Słowo, żeby przekazywać Boże wezwanie dla ludzi, którzy żyli w tamtym czasie. I kochani, Księgę Izajasza możemy podzielić na takie dwa etapy, jakby dwie części, i rozdziały od 1 do 39 mówią o tym, że Pan Bóg szykuje sąd nad Izraelem, szykuje sąd nad ludźmi, którzy są nieposłuszni Słowu Bożemu, którzy zupełnie odrzucili Boga i nie chcą podążać Jego drogami. Pan Bóg mówi przez Izajasza i zapowiada, jeżeli się nie opamiętacie, jeżeli do mnie nie wrócicie, to przyjdzie na was sąd. I w tym też od 1 do 39 rozdziału na tej przestrzeni czytamy o tym, jak ten sąd wypełnia się, ponieważ lud Boży za nic ma wołanie i wezwanie przekazywane przez Pana Boga poprzez Izajasza tym ludziom. I czytamy o tym, że to, co zapowiada Izajasz, to, co prorokuje, wypełnia się. Najpierw najazd, niewola asyryjska, a później najazd, dopełnienie tego zniszczenia przez króla babilońskiego. To wszystko kończy się, kochani, tym, że i jest to opisane w 39 rozdziale, a więc w tym rozdziale, który poprzedza ten rozdział, z którego ja dzisiaj chciałbym się z wami dzielić moimi myślami. Ten rozdział opisuje upadek Jerozolimy, uprowadzenie wszystkich mieszkańców Jerozolimy do Babilonu, przesiedlenie ich. Jakby jest to końcowy okres karania Izraela. Kochani, ale ta księga niesie też nadzieję.
Boży sąd, który jest zapowiadany przez Izajasza nad Izraelem, to nie jest ostatnie słowo, które Pan Bóg wypowiada nad swoim ludem, które kieruje do swojego narodu. W dalszej części tej księgi pojawia się zapowiedź nadziei, pojawia się zapowiedź przyjścia kogoś, kto da wybawienie swojemu ludowi, kto da odkupienie swojemu ludowi. Ta nadzieja przewija się też na tej przestrzeni od 1 do 39 rozdziału, między innymi w 9, w 11 rozdziale, gdzie mowa jest o przyjściu Emanuela, ale taka pełna zapowiedź nadziei jest zawarta po rozdziale 40, od rozdziału 40 aż do 66. Kochani, Izajasz zapowiada, że w tej osobie, która ma przyjść, w tej specjalnej osobie zwanej Immanuelem, mają się wypełnić te wszystkie obietnice, które zostały dane po pierwsze Abrahamowi, kiedy Pan Bóg kiedy go powoływał i z niego wywiódł naród izraelski, dawał mu obietnice. Po drugie, obietnice, które dane były już później Izraelowi jako narodowi, kiedy Pan Bóg mówił do nich przez Mojżesza, i również obietnice, które zostały dane Dawidowi. Kochani, czytamy o tych obietnicach i tak pokrótce prześledźmy to, co Pan Bóg mówił, to, co Pan Bóg obiecywał, żeby uzmysłowić sobie, że Księga Izajasza zawiera kolejne obietnice, obietnice tego, że to, co Pan Bóg wcześniej obiecał, wypełni się. Nie wiem, czy zwróciliście dzisiaj uwagę, ale już na początku mówiliśmy o tym, że to, co Bóg obiecuje, to się wypełni. Księga Rodzaju, 12 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Czytamy tam takie słowa, które Pan Bóg przekazał Abramowi. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. To jest obietnica, zapowiedź, która dana została Abrahamowi. Jeśli chodzi o Izrael, o to, co Izrael usłyszał od Boga, od Mojżesza, co słyszał wielokrotnie, ale ja chciałbym przytoczyć tylko to, co jest zapisane w Księdze Wyjścia w 19 rozdziale, od 3 do 6 wersetu będę czytał. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc, tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I kochani, to, co zostało obiecane również Dawidowi, w drugiej księdze Samuela czytamy o tym w 7 rozdziale od 12 do 17 wersetu. Powiedział to prorok Natan do Dawida. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona i utrwale twoje królestwo. Natan przekazuje słowo Boga Dawidowi. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukaże go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak oddiąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. Kochani, i to, co stało się w chwili, kiedy przyszedł Pan Jezus na ziemię, to, co stało się na krzyżu Golgoty, jego śmierć, to wszystko było zapowiedziane przez Izajasza i znajduje się w księdze, którą on napisał. Tak jak już powiedziałem, rozdziały 40 do 66, one poszerzają i uszczegóławiają przesłanie o nadziei. Wiecie, no od 40 rozdziału zaczyna się zwiastowanie nad Izraelem i mowa o tym, że już czas powrotu z wygnania, dopełnił się ten czas kary. Za chwileczkę to też będziemy czytać. Dopełnił się czas kary, czas wracać do Jerozolimy, w której będzie panować Pan Bóg. Kochani, jednak niestety dzieje się tak, że
że naród izraelski nie zwraca się ku Panu Bogu. W zasadzie tylko garstka, wiemy to też z historii, z późniejszych wydarzeń, tylko garstka podejmuje ten właściwy wybór, żeby nawiązać i utrzymać właściwą relację i społeczność z Bogiem opartą na wierze. Ale w Księdze Izajasza jest zawarta również nadzieja dla ciebie i dla mnie. Słowa Izajasza są nie tylko skierowane do narodu izraelskiego, ale znajdują się w niej słowa, znajdują się w niej fundamentalne zapowiedzi dla ciebie i dla mnie. To jest ten wątek mesjański, o którym już dzisiaj powiedziałem. Dzięki Bożej łasce zbawienie, które było przeznaczone dla Izraela, może stać się w tej jednej, jedynej osobie, w Panu Jezusie Chrystusie, w Mesjaszu, również zbawieniem dla wszystkich narodów, również dla nas, dla Polaków, dla ciebie i dla mnie. Jest dostępne dla wszystkich szczerze pragnących. I kochani, chciałbym, żebyśmy właśnie to, o czym będę teraz mówił, potraktowali przez pryzmat pod kątem tego wątku mesjańskiego, pod kątem tego, co zrobił dla nas Pan Jezus Chrystus, bo o tym też chcę, na to chcę też zwracać uwagę. Przejdźmy do tego rozdziału 40 Księgi Izajasza. Pozwólcie, że przeczytam te pierwszych 8 wersetów. A więc mamy już ten kontekst tego miejsca i ten rozdział zaczyna się takimi słowami. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To, wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę, ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Kochani, chciałbym cztery rzeczy, które przemówiły do mnie z tego fragmentu, tymi czterema rzeczami podzielić się z wami. Pierwsza rzecz, na jaką ten fragment zwraca uwagę, do czego kieruje nasze rozmyślania, jest taka, że każdy grzech człowieka, każdy popełniony przez człowieka grzech zasługuje na karę. I w każdym przypadku ta kara jest karą sprawiedliwą. Za każdy grzech człowieka musi być zapłacona cena i jest to jak najbardziej sprawiedliwe. I nie możemy w tym kontekście, w kontekście grzechu człowieka mówić o jakiejkolwiek niesprawiedliwości, jeśli konsekwencją jest kara. Kochani, dobrze wiemy, że Pan Bóg powołał i wybrał naród Izraela na swój lud. I kiedy analizujemy historię Izraela, możemy zauważyć pewną prawidłowość i konsekwencję w postępowaniu Pana Boga względem narodu izraelskiego. Ta relacja, w której byli Pan Bóg i naród izraelski, oparta była na takich przejrzystych i uczciwych zasadach. Relacja, moim zdaniem, i tak to chciałbym wyrazić, była oparta na takim fundamencie sprawiedliwości. Bo, kochani, Pan Bóg wyznaczał pewne reguły, pewne zasady, które Izraelici mieli przestrzegać. Jego prawo i jego wymagania nie były jakimś kaprysem takim wymyślonym i narzuconym przez Boga, jako przez tego, który jest takim hegemonem, który ma władzę i teraz może zrobić z człowiekiem, co tylko chce. Czy nie mógłby tak zrobić, kochani? Skoro jest Bogiem, skoro to przez jego słowo zaistniała ziemia, ale nie tylko ziemia, cały wszechświat, on to wszystko stworzył i stworzył również tych małych ludzi. I czy nie miałby prawa, żeby po prostu narzucić coś człowiekowi i zmusić go do tego, żeby to wypełniał? Bóg tak nigdy nie postępuje i to jest też jedna z tych cech, które w moim odczuciu świadczą o tym, że Bóg jest sprawiedliwy i Bóg jest uczciwy i podchodzi do nas w sposób w pełni uczciwy. I to tak naprawdę na nas ciąży ciężar, spoczywa ta decyzja dokonania właściwego wyboru. Bóg nie chciał uprzykrzyć ludziom życia. To, co wymagał od ludzi, miało na celu
żeby ci ludzie osiągnęli te obietnice, które On im dawał. I jednym z tych podstawowych narzędzi, dzięki którym ludzie Izraela mogli osiągnąć ten cel, osiągnąć to, co Bóg dla nich zaplanował, a to było dobre, to było doskonałe, było właśnie prawo i przestrzeganie tego prawa. Kochani, w 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale czytamy takie słowa. I Pan Bóg te słowa przekazuje Izraelowi w tamtym czasie i przez Mojżesza i wiecie, w sposób taki wyraźny, w sposób taki transparentny wzywa ich do pewnych rzeczy i dzieje się to wielokrotnie. Wielokrotnie oni odstępują, słyszą Jego słowo, odstępują, słyszą znowu Jego wezwanie, odstępują, ale Bóg cały czas konsekwentnie wzywał ich do jednego. Czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, w 1 wersecie takie słowa. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które Ci dziś nadaję, abyście, no właśnie, aby co się w ich życiu działo, aby zaspokoić jakiś kaprys Boga? Nie. Abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Czy w tym momencie możemy zarzucić Bogu jakąś niesprawiedliwość? Czy miał prawo stworzyć człowieka? Czy miał prawo wybrać go i dać mu obietnicę? Czy miał prawo, żeby postawić pewne wymagania, których przestrzeganie zapewniało powodzenie? Miał czy nie miał? Miał pełne do tego prawo. Kochani, Bóg w swojej dobroci poszedł jeszcze dalej, bo On dał człowiekowi możliwość wyboru i to człowiek ma zadecydować. I nieposłuszeństwo, które pojawiło się w życiu Izraela, które pojawiało się notorycznie, doprowadziło do tego, że Izrael rozmijał się z celami wyznaczonymi przez Boga i oznaczało również problemy, którymi gdzieś tam tym zwieńczeniem, tak jak już powiedziałem na początku, był najazd Asyryjczyków, a później najazd Babilończyków, zupełne zniszczenie Jerozolimy, uprowadzenie ludu Bożego do niewoli. W 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale, kilka słów Bożych dalej, kiedy w 1 wersecie czytamy o Bożej obietnicy, o tym, co zapewni przestrzeganie przykazań, czytamy tak. Ale jeżeli zapomnisz Pana, Boga Twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. Jak narody, które Pan wytraca przed wami, tak samo i wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana, Boga waszego. Czy w tym miejscu możemy mówić o niesprawiedliwości? Zasady były jasne, uczciwe, pełna decyzyjność po stronie narodu izraelskiego. Także to jest pierwsza rzecz, o której dzisiaj chciałbym powiedzieć, że za każdy popełniony grzech, za każdą winę należy się kara i musi być zapłacona jakaś cena, dlatego że Pan Bóg postawił jasne, klarowne, uczciwe względem nas, względem narodu izraelskiego w tym przypadku wymagania. Kochani, druga rzecz, która wynika z tego tekstu, który czytałem, z wersetu, głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżki dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech staną się doliną. I objawi się chwała pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Druga rzecz. Nic tak nie komplikuje życia człowieka, jak właśnie nieposłuszeństwo względem słowa Pana Boga. Kochani, mówi się, że każdy człowiek ma w swoim życiu jakąś drogę do przejścia, tak? Często słyszymy różne filozoficzne rozważania. Każdy człowiek ma pewną drogę do przejścia i to, co czyni tę drogę właśnie powykręcaną, dziurawą, przynoszącą nam ból, przynoszącą nam doświadczenia, próby, to jest właśnie odrzucenie Bożego Słowa, nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Kochani, słowa Izajasza, które przed chwileczką jeszcze raz przeczytałem, były wezwaniem Izraelitów do zerwania z grzechami, które występowały w ich życiu. Bo to, co Izraelici, to, co Pan Bóg stworzył jako proste, człowiek powykrzywiał przez swoje złe wybory, Izraelici
zmarnowali poprzez swoje złe zachowanie, przez porzucenie Boga i Jego słowa. Kochani, kiedy Izajasz pisze te słowa, kiedy te słowa są zapisywane, kiedy te słowa są ogłaszane, naród izraelski jest poobijany z każdej strony. Doświadczyli wiele złego. Tak jak już wcześniej mówiłem, zepsucie moralne w kraju, odstępstwo od Boga doprowadziło do najazdu i zniszczenia w ogóle całej państwowości i tej społeczności. Przyszedł czas wojny i upodlenia również przez wroga z zewnątrz. I w tych okolicznościach Izajasz wstaje i woła, jest czas, żeby wrócić do Boga. Jest czas, żeby porzucić te drogi kręte. Jest czas, żeby to wszystko, co zostało przez was skomplikowane, to wszystko, co sprawia, że jesteście umęczeni, że żyjecie pod pręgierzem również niewoli, czas zrobić z tym porządek i czas przygotować się na przyjście tego, który ma moc, który jako jedyny ma moc, żeby uczynić drogę człowieka prostą, bez żadnych wybojów, bez żadnych dziur i przyjemną. Kochani, te słowa dobrze wiemy i myślę, że to jest pierwsza myśl, która nam się nasuwa, kiedy czytamy te słowa. One miały również wymiar proroczy, bo dobrze wiemy, że były związane z przyjściem Pana Jezusa na świat. I również zapowiadały działalność Jana Chrzciciela. Otwórzmy Ewangelię Marka, pierwszy rozdział i pierwszych 6 wersetów tak mówi o tym, co działo się, kiedy Pan Jezus się urodził, kiedy rozpoczynał później swoją służbę. Marka, pierwszy rozdział od 1 do 6 wersetu. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak napisano u Izajasza proroka. Oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Mowa tutaj o Janie Chrzcicielu, który poprzedzał przyjście Pana Jezusa, który poprzedzał rozpoczęcie Jego służby, Jego zwiastowanie. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. Kochani, i to prostowanie dróg, do którego wzywał Izajasz i które też profetycznie, prorocko przepowiadał na czas właśnie ten, kiedy działy się te rzeczy w Galilei. Ja bym określił, ja bym porównał czy zestawił z tym, że to prostowanie dróg to jest uświadomienie sobie przez każdego człowieka, że chodzi w swoim życiu z ciężarem grzechu, że jest obciążony ciężarem długu, który musi być spłacony, za który musi być zapłacona cena. Kochani, prostowanie dróg, przygotowanie drogi Pańskiej, podnoszenie tych dolin, obniżanie tych górek i pagórek, wyrównywanie tych nierówności, to jest w mojej ocenie nic innego, jak przyjęcie do wiadomości, że spotkanie z Chrystusem, spotkanie z Jezusem w naszym życiu nie jest jakimś tylko mistycznym wydarzeniem, które nie wymaga od nas żadnego działania, żadnej reakcji, ale do tego konieczne jest uświadomienie sobie, przy spotkaniu z Chrystusem człowiek uświadamia sobie, że w jego życiu jest pełno różnych poskręcanych, wyboistych, stromych rzeczy, które są grzechem, które człowieka obciążają. Świadomość tego, co jest w życiu człowieka, tych powykręcanych dróg, prowadzi człowieka do upamiętania, to jest do pokuty i do realnej zmiany życia właśnie ze względu na Chrystusa i dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki ofierze, którą spłacił ten dług za każdego człowieka. To prostowanie dróg to jest pojednanie z Chrystusem, czyli wejście na właściwą i jedyną drogę, która prowadzi do pokoju z Bogiem dzięki zapłaconej przez Pana Jezusa Chrystusa cenie na krzyżu. I kochani, nie ma innego sposobu na to, żeby wyprostować drogę i wejść i pójść tą drogą właściwą, jak tylko poprzez upamiętanie i przyjęcie tego, co dał Jezus Chrystus, przyjęcie
tego, że On zabrał wszelki dług, wszelki grzech, wszelki ciężar na siebie na krzyżu Golgoty. Pan Jezus mówi o sobie tak w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 6 wersecie. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jezus powiedział: ja jestem droga. Twoje drogi powykręcane, twoje drogi obciążone grzechem, obciążone różnego rodzaju problemami, które spowodowały nieposłuszeństwo Bożego Słowa, ja jestem w stanie zamienić w drogę, która doprowadzi cię do Ojca, do społeczności z Bogiem Ojcem, i nie ma innej drogi. Kochani, trzecia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, jest taka, że kiedy właśnie dochodzi do upamiętania, kiedy dochodzi do tego, kiedy człowiek dochodzi do stanu świadomości, że jest obciążony grzechem, a kiedy zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje są z tym związane i jakie konsekwencje związane są z dziełem zbawienia przygotowanym przez Pana Boga w osobie Pana Jezusa Chrystusa, wtedy manifestuje się chwała Pana Boga. I ta manifestacja jest widoczna dla wszystkich. Ja czytałem z księgi, znaczy z Biblii Warszawskiej, z tłumaczenia warszawskiego, natomiast inne tłumaczenie tak określa również to miejsce. I tak jest tutaj zapisane: wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. A więc, kochani, chwała Boga, chwała Pana manifestuje się w momencie, kiedy przychodzi świadomość grzechu i świadomość tego, że muszę coś w swoim życiu zrobić, muszę coś w swoim życiu zmienić przez łaskę, jaką dał Pan Jezus na krzyżu Golgoty. Człowiek został, kochani, stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. I czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, już na początku Słowa Bożego, w wersetach od 26 do 27. Czytamy tam następujące słowa. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Kochani, w momencie stworzenia człowiek odbijał chwałę Pana Boga. Został stworzony na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Możemy sobie jedynie wyobrazić tą doskonałość panujących wtedy warunków, w jakich żył człowiek, a i tak nasze wyobrażenie tego będzie bardzo ułomne. Jeden moment, jedna chwila zmieniło to, co było przez Pana Boga stworzone w warunkach optymalnych, w warunkach doskonałych. Jedna chwila i jeden moment. I to była decyzja człowieka. A czego ta decyzja człowieka dotyczyła? Tego, że nie będzie słuchał Bożego Słowa, że nie będzie stosował się do jednego przykazania, które było wówczas dane. Bo jak dobrze wiecie, Pan Bóg, stwarzając człowieka, powiedział: możecie jeść ze wszystkich owoców, ze wszystkich drzew, które są tutaj posadzone w tym ogrodzie. Tylko z jednego drzewa nie wolno wam jeść. Słuchajcie, tylko jedno przykazanie do przestrzegania. Człowiek w relacji z Bogiem, stworzony na Jego obraz, na Jego podobieństwo, w doskonałych warunkach, których my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Pewnie poznamy je i doświadczymy tego, kiedy już będziemy z Panem Bogiem, kiedy spotkamy się z Nim. Człowiek żyjący w takich warunkach, mający tylko jedno przykazanie do przestrzegania i wolną wolę i możliwość zadecydowania, co wybiera. Dobrze wiemy, jaka decyzja padła. Kochani, czy widzicie analogię do tego, o czym już mówiliśmy na przykładzie dziejów Izraela? Pełna uczciwość, transparentność ze strony Boga, jasno postawione warunki, fundament sprawiedliwości, decyzja należy do was.
a grzech, a nieposłuszeństwo sprawił, że człowiek utracił chwałę Bożą. Człowiek utracił chwałę Bożą, ale Izajasz w tym 5 wersecie mówi i zapewnia, że jeżeli przyjdzie upamiętanie, jeżeli przyjdzie pojednanie z Jezusem Chrystusem, kiedy przyjdzie wyprostowanie dróg, to chwała Pana Boga na nowo się zamanifestuje, na nowo wróci. I tak zadałem sobie pytanie, czym jest chwała Pana Boga? Czy zastanawialiście się, czym jest chwała Pana Boga? Tak wiele śpiewamy o chwale Pana Boga, wychwalamy Pana Boga, wzywamy, żeby Jego chwała wstąpiła. Mamy takie pragnienie, czym jest chwała Pana Boga? Zastanawialiście się nad tym? Ja zastanawiałem się i taki wniosek wysnułem. Chwała Pana Boga jest Jego pięknem, które emanuje z Jego charakteru, z istoty, jaką jest. Jest pięknem, które człowiek może zobaczyć w tym, kim on jest, co sobą prezentuje i co ze sobą przynosi. I kochani, to jest piękna obietnica dla człowieka. Jeśli przyjdzie świadomość grzechu, jeśli przyjdzie świadomość tego, że za każdy grzech popełniony przeze mnie jest kara, jest konieczność zapłacenia ceny. Jeśli przyjdzie świadomość tego, że konieczne jest uświadomienie sobie, że moje drogi są poplątane, poskręcane, wyboiste, pełne różnych dziur i tylko dzięki łasce Pana Jezusa Chrystusa mogę wejść na drogę prostą. Wspaniała obietnica, że wtedy jest druga szansa na to, co człowiek utracił w ogrodzie Eden, na to, żeby stąpiła na człowieka chwała Pana Boga, żeby w człowieku odbijał się jego charakter, żeby było to widoczne dla wszystkich wokół. I kochani, tak jak możemy zachwycać się pięknem natury i myślę, że każdy z nas miał kiedyś taką okazję, taką możliwość i zrobił to, po prostu zachwycił się pięknem natury. Boże Słowo mówi, że w tym, co nas otacza, a szczególnie teraz jest to widoczne, kiedy widzimy te drzewa, liście spadające, kolorowe, kiedy jeszcze słońce zaświeci, zachwycamy się tym. Niektórzy zachwycają się morzem, niektórzy zachwycają się górami. Boże Słowo mówi o tym, że w tym wszystkim przejawia się chwała Pana Boga. Psalm 19 o tym mówi. Szybciutko przeczytam. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Stworzenie Boże głosi chwałę Pana Boga. I jest pytanie, kochani, do mnie, pytanie do nas, ludzi, którzy deklarujemy się jako ludzie wierzący. Czy był moment w Twoim życiu, w którym napełniła Cię chwała Pana Boga? Napełniła Cię w taki sposób, że emanowała również na innych ludzi i inni ludzie również widzieli, że coś się zmieniło, że spotkanie z Bogiem, że uznanie swojego grzesznego stanu, wyprostowanie swoich dróg, zawierzenie Panu Jezusowi spowodowało, że zmieniło się wszystko w Twoim życiu. Kochani, to jest fundamentalna rzecz, fundamentalna sprawa, bo to jest dowód na to, że prawdziwie spotkaliśmy, poznaliśmy Jezusa Chrystusa w swoim życiu, doświadczyliśmy Jego zbawienia i Jego mocy w naszym życiu. To jest dowód na objawienie się Jego chwały. Izajasz wskazuje, że taka powinna być kolej rzeczy w życiu Izraela, ale te słowa mają, tak jak mówiłem, wymiar też ten proroczy, mesjański, odnoszą się do działalności Jezusa, do tego, co przyniesie światu Jego przyjście na świat i ofiara na krzyżu. Czy był taki moment w Twoim życiu? Czy inne osoby zauważyły wyprostowane drogi? Czy zauważyły tą radykalną zmianę? A kolejne pytanie brzmi do nas, do mnie, który już tak długo chodzi za Chrystusem, czy ludzie nadal widzą chwałę Pana Boga? Czy odbijam tą chwałę? Czy ona jest nadal widoczna? Kiedy ostatnim razem ktoś powiedział mi, że jestem inny, że moje zachowanie jest inne, że coś we mnie jest dziwnego, ale pozytywnego. Ostatnia rzecz, kochani, na którą chcę zwrócić uwagę, która też z tego fragmentu wynika. Każdy z nas, człowiek, powinien pamiętać o tym, że jesteśmy marnością, że życie tutaj na ziemi jest marnością i chwilą, która
ulatuje. Człowiek nie powinien szukać wartości tutaj w swoim życiu, bo w czym ją tak naprawdę znajdzie? Czytamy za Izajaszem takie słowa. Głos mówi, zwiastuj, i rzekłem, co mam zwiastować? To, wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą, trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. I kilka refleksji na temat tego fragmentu i będę podsumowywał. Kochani, nic tak nie uczy człowieka pokory i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, nic tak nie uczy człowieka pokory jak problemy zdrowotne, jak problemy, które pojawiają się nagle, jak dotykają szczególnie młodych ludzi. I to problemy poważne, które są i stanowią zagrożenie dla naszego życia. Czy tak jest? Nic tak nie przestawia naszego życia. Kto z nas nie spotkał się z tragedią nagłego zachorowania i odejścia, szczególnie młodych ludzi? Ja doświadczyłem tego, miałem kilkanaście lat, kiedy mój kolega, 23-letni, doskonale zbudowany, nagle przyszła diagnoza i nie było ratunku, nie było wyjścia. Obserwowaliśmy jego powolne i tragiczne odejście. Tragiczne w wymiarze takim, wiecie, fizycznym, jak się patrzyło, ale nie duchowym, bo on był pojednany z Chrystusem. On oddał swoje życie Chrystusowi. Każdy z nas słyszał, każdy z nas miał wśród swoich bliskich, swoich znajomych taką sytuację. I dzisiaj ludzie doświadczają różnych tragedii i obwiniają za to Pana Boga. Doświadczają nagłego przemijania, gwałtownej śmierci i podają takie tragiczne przykłady jako argument za nieistnieniem Pana Boga. Widzimy ludzi, ja takich ludzi mam wokół siebie, wiecie, którzy przeprowadzają, są zdrowi, ale są tak niespokojni, gdzieś obciążeni tym niepokojem, co będzie, a co kiedy może usłyszę diagnozę, że ciągle robią badania i ciągle nie mogą odnaleźć w tym spokoju, mimo że te badania są wszystkie okej, ale każdy ból głowy, każde jakieś kasłanie już powoduje ich niepokój. Ciągły niepokój. A Izajasz, który żył już około 750 lat przed Chrystusem, słusznie zauważył, że to nie człowiek decyduje o tym, ile lat przeżyje. Że to nie on decyduje, ile dni ma tutaj na ziemi. Kochani, w oczach Pana Boga życie człowieka jest jak coś, że tak powiem, przelatującego, przelotnego. Jest, jak porównuje Izajasz, okres wegetacyjny i to nie jakieś rośliny, wiecie, która gdzieś tam wegetuje długo, ale jak trawy, która dzisiaj jest, a kiedy słońce bardziej przygrzeje, usycha. Wiatr ją bierze, unosi tą resztkę, to siano i zabiera. Widzimy to szczególnie teraz, kiedy właśnie zbliża się jesień, kiedy już jest jesień, w zasadzie kończy się, zbliża się zima i wszystko przemija. Izajasz zestawia obok siebie dwie sprawy. I to jest dla nas pocieszające, kochani, dla tych, którzy naprawdę chcą szukać Boga, którzy chcą i uczciwie podchodzą do Jego słowa. Nie odrzucają Boga, winiąc Go za wszystkie niesprawiedliwości tego świata, nie zbadawszy, jakim On jest. Nie zapoznawszy się z tą księgą, nie podejmując uczciwej próby wyszukania od pierwszych do ostatnich stron odpowiedzi na te pytania, czy Bóg jest, czy istnieje. A jeśli tak, to co ma dobrego dla człowieka, co ma dobrego dla mnie i dla ciebie. I Izajasz zestawia obok siebie dwie sprawy. Okres trwania przy życiu istot żywych na ziemi oraz okres trwania Słowa Bożego. I ja to, kochani, widzę w następujący sposób i pozwólcie, że to tak przedstawię. Mimo że w oczach Pana Boga życie człowieka jest jak jeden sezon wegetacyjny roślin, to człowiekowi podarowany jest pewien odcinek czasu. I ten odcinek czasu, który tutaj ma człowiek, który jest tak krótki, jest przeznaczony na to, aby poznał osobiście Zbawiciela, żeby spotkał się osobiście z Jezusem Chrystusem. Ten czas może być zmarnowany, ten czas może być właśnie, wiecie, poświęcony na to, żeby drogi ludzkie, drogi swojego życia wykrzywiać, tworzyć dziury, stromizny. Może być zmarnowany i może zakończyć się czymś bardzo nieszczęśliwym, śmiercią, i to nie śmiercią taką tutaj, tym pierwszym etapem, ale śmiercią na wieki, odrzuceniem od społeczności z Bogiem. Ponieważ rozminięcie się z przesłaniem o Jezusie Chrystusie,
które jest tutaj człowiekowi dedykowane i które jest człowiekowi tutaj dane, żeby się z nim zapoznał i żeby dokonał wyboru, uczciwego wyboru. Jeżeli człowiek odrzuca to przesłanie o Jezusie Chrystusie, to rozmija się z tym, co Bóg przygotował dla człowieka, powoduje nieosiągnięcie celu pojednania z Bogiem i prowadzi do to śmierci na wieki. Ale jest nadzieja dla nas ludzi. Wiecie, i my nie musimy żyć w obawie o swoje zdrowie, w niepokoju o to, co się stanie, co się wydarzy ze mną, bo jest coś, co trwa na wieki. A tym czymś jest przesłanie Pana Boga. Przesłanie o zbawieniu, objawione w Jego Słowie. To jest Słowo, które daje nadzieję. I Pan Bóg chce przekazać człowiekowi, tak jak przekazywał i chciał to przekazać i cały czas apelował, wzywał Izraela, nie tylko przez Izajasza, ale również przez innych proroków. Tak dzisiaj też Pan Bóg chce i mówi i czyni to, wiecie, wielokrotnie tutaj na tym miejscu. Czyni to na spotkaniach ewangelizacyjnych, które są tutaj, które organizujemy na mieście gdzie rozmawiamy i mówimy ludziom i zwracamy ludziom uwagę na Boże Słowo. Bóg chce przekazać człowiekowi najważniejsze przesłanie. Jedyne, w czym człowiek powinien pokładać zaufanie, swoją dumę i swoją wartość, jest Jego Słowo, Słowo Boga. Nic więcej. Bo kiedy, wiecie, powieje wiatr Pana na życie człowieka, to życie się kończy. A decydujące znaczenie dla tego, co dalej, ma to, w jaki sposób postępowałem ze Słowem, które dał Pan Bóg, w jaki sposób do Niego podszedłem. I nikt nigdy nie zarzuci, nie będzie miał prawa zrzucić Bogu niesprawiedliwości, bo tak jak powiedziałem, z Jego strony jest pełna uczciwość, transparentność, to my podejmujemy decyzję. Na końcu będzie miało znaczenie też to, czy zrobiłem wszystko według Jego wskazań i wymogów, nie według swoich dróg, nie według swoich koncepcji, gdzieś tam z moich wyobrażeń, tylko to, co Bóg powiedział, tylko to Słowo, to o tym wyraźnie mówi Izajasz, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki, a to Słowo jest zapisane tutaj w tej księdze, tylko ono trwa wiecznie i nie pozwoli umrzeć nam na wieki. I kończąc, zakończenie, kochani, takie wnioski. Czy nam się to podoba, czy nie, czy człowiek to uznaje, czy nie, każdy z nas pozostaje w stosunku takiej odpowiedzialności przed Panem Bogiem, ponieważ każdy z nas został stworzony przez Pana Boga. I to jest tak, że tak jest, czy tobie się to podoba, czy też nie. Ta odpowiedzialność przed Bogiem dotyczy tego, co zrobisz z Jego Słowem. Mówi się, wiecie, że ludzkość zmierza ku zagładzie, a na tą ludzkość składa się stan jednostek, którzy ją tworzą. To jesteśmy ja i ty i my tworzymy tą ludzkość, o której dzisiaj ludzie mówią, że ona zmierza ku zagładzie. I tak jest. Zmierza ku zagładzie i zmierza dlatego, że ludzie odrzucają przesłanie o Jezusie Chrystusie. Życie pod przekleństwem, życie bez słowa kończy się zawsze śmiercią, zagładą, oddzieleniem od Pana Boga. Jeśli ja odrzucam Boga, odrzucam wszystko to, za czym On stoi, a to prowadzi właśnie do śmierci, destrukcji i zagłady, która rozpoczyna się już teraz tutaj na ziemi, która też była, trwała w życiu Izraela z uwagi na to, że nie stosowali się do Bożego Słowa, ale cały czas była łaska, cały czas było przesłanie o nadziei. Każdy grzech zasługuje na karę, a zapłatą za grzech jest śmierć. Wniosek drugi. Kochani, Pan Bóg jest Bogiem świętym, który nigdy nie będzie akceptował poskręcanej rzeczywistości. Jeżeli spotykasz się z Chrystusem, to twoje życie doznaje całkowitej przemiany, wyprostowania dróg i nie idziesz już swoją drogą, bo wiecie, droga człowieka zawsze będzie skażona, ale idziesz drogą, którą jest Jezus Chrystus i On o tym wyraźnie powiedział. Dojście do świętego Boga, dostęp do Boga odbywa się wyłącznie dzięki temu, co zrobił dla każdego Pan Jezus Chrystus, ale wymaga świadomej decyzji o pokucie i wymaga całkowitego odwrócenia się od błędnych dróg, od grzechu, od nieposłuszeństwa, bo źródłem wszelkiego grzechu jest nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. I wniosek trzeci. Kochani, to, co dzisiaj też już padło z tego słowa, ze z ust Wojtka. Zapowiedzi i obietnice Pana Boga się wypełniają.
Księga Izajasza zawiera w sobie proroctwa, które z punktu widzenia, wiecie, historycznego, mimo że były mówione na 100-200 lat przed tym, jak się wypełniły, zawiera proroctwa, które się już wypełniły. Zawiera również proroctwa wypełnione w osobie Jezusa Chrystusa. O tym możemy czytać, to jest fakt historyczny, wiecie, i nie musimy mieć tu żadnych wątpliwości co do tego. Boże Słowo jest jak najbardziej transparentne i jak najbardziej zgodne z faktami historycznymi, wbrew temu, co zepsuci ludzie, którzy są nieposłuszni, którzy sobie za cel obrali, żeby atakować Boże Słowa, Boże Słowo mówią. O zapowiedzi i obietnice Pana Boga wypełniają się i wszystko to, co powiedział w swoim słowie, wypełni się. Wiecie, to, co powiedział Wojtek, to nie są brednie i niedorzeczności, tak sobie zapisałem tutaj. To nie są brednie i niedorzeczności, to jest słowo Boga i czy nam się to podoba, czy nie. Czy weźmiemy tą odpowiedzialność, czy nie. Czy podejmiemy decyzję za, czy przeciwko słowu, obietnice się wypełnią. Życie zostało podarowane człowiekowi z najważniejszym celem, ten krótki odcinek czasu, aby znalazł Zbawiciela i wybrał z Nim życie, a wszystko inne jest marnością i chybieniem celu. To wszystko, co chciałem z tych paru wersetów przekazać wam, wierzę, co Pan Bóg położył mi na sercu. Niech Bóg nas błogosławi i niech sprawi, że w naszym życiu będziemy podejmować właściwe wybory. Amen.